Aktualnie Polska znajduje się w zasięgu rozległego układu niżowego, który rozciąga się od Morza Norweskiego przez Europę Środkową aż po rejon basenu Morza Śródziemnego. Tutaj po prawej stronie na zdjęciu satelitarnym bardzo dobrze widzimy tutaj tą strefę frontu atmosferycznego, z którym właśnie związany jest cały ten układ niskiego ciśnienia. No i ten front będzie w ciągu najbliższych godzin kształtował pogodę w Polsce. Taka sytuacja, że Polskę będzie obejmował front atmosferyczny, utrzyma się jeszcze przez najbliższą dobę. Dzisiejszej nocy nadal Polska będzie w zasięgu tego frontu i tego rozległego układu niskiego ciśnienia. Również jutro nadal będziemy pozostawać pod jego wpływem. Tutaj ten front będzie bardzo powoli się przemieszczał, począwszy od dzisiejszej nocy poprzez jutro, z zachodu w głąb kraju, przynosząc opady deszczu, które chwilami, zwłaszcza na południu i zachodzie, mogą być intensywne. W ciągu drugiej doby, czyli w noc z soboty na niedzielę i niedziela, tutaj od zachodu będzie stopniowe polepszenie się pogody. Strefa frontu już się powoli zacznie odsuwać na wschód i tutaj jeszcze mogą występować jakieś słabe, zwłaszcza w niedzielę, opady deszczu zanikające. Natomiast już przeważający obszar kraju znajdzie się w zasięgu wyżu. Więc tutaj, zwłaszcza w tej zachodniej części kraju, powinno być stopniowo coraz więcej słońca. Niestety za tym frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza, więc tutaj, począwszy od dnia jutrzejszego, temperatura będzie już zdecydowanie niższa. Dzisiejszej nocy praktycznie w całym kraju opady deszczu, jedynie krańce wschodnie tutaj jeszcze pozostaną wolne od opadów i tutaj też będzie najchłodniej, bo będzie najwięcej przejaśnień w okolicach 3-4 stopni tutaj na północnym wschodzie, natomiast najcieplej na południu kraju, tutaj w okolicach 10 stopni. Będzie jeszcze nam towarzyszył chwilami porywisty wiatr z południowego wschodu, który od zachodu będzie skręcał na kierunek północno-zachodni. W ciągu najbliższej nocy opady prognozowane na południu i zachodzie kraju mogą być chwilami dość intensywne. Jutrzejszy dzień również ze sporą ilością chmur i opadów, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie już stopniowe polepszenie pogody. Mniej opadów i wyższa nieco temperatura, natomiast tutaj w strefie największego zachmurzenia, w strefie tego frontu, tutaj opadów będzie najwięcej, zwłaszcza tutaj na południu kraju, w rejonach podgórskich, Karpat i w Karpatach. Tutaj też będzie tutaj stosunkowo najniższa temperatura w tej części kraju, tutaj na północnym wschodzie w okolicach 7-8 stopni, natomiast najcieplej tutaj w rejonie zachodniego Pomorza, nawet do 12 stopni. Nadal jeszcze będzie odczuwalny wiatr, głównie tutaj we wschodniej części kraju oraz nad morzem, jeszcze będzie chwilami porywisty. Druga doba, tak jak wspominałem, przyniesie poprawę pogody od zachodu. Tutaj noc soboty na niedzielę. Jeszcze z opadami, większym zachmurzeniem tylko na wschodzie i południu kraju. Na południu jeszcze te opady mogą być chwilami intensywne. Natomiast na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Natomiast trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia gęstych mgieł na przeważającym obszarze kraju. I w związku z tym też zachmurzenie w rejonach tych mgieł może być lokalnie całkowite. Na zachodzie dosyć chłodno, w okolicach 1-2 stopni i lokalnie z przygruntowymi przymrozkami. Natomiast we wschodniej i południowej części kraju, tutaj gdzie będzie więcej chmur i jeszcze opadów, temperatura znacznie wyższa, nawet do około 8 stopni na południowym wschodzie. Wiatr już coraz słabszy z kierunków zachodnich.
Niedziela praktycznie w całym kraju pogodna. Jeszcze początkowo mogą być, zwłaszcza na zachodzie, gęste mgły, mogą się jeszcze utrzymywać. Natomiast jeszcze początkowo również na wschodzie i południu kraju może się utrzymywać większe zachmurzenie i tutaj jeszcze mogą występować zanikające opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej na wschodzie w okolicach 8 stopni, natomiast najcieplej w zachodniej części kraju, tutaj do 11 stopni. W związku z tym, że prognozujemy na najbliższy okres dosyć intensywne opady deszczu, zwłaszcza tutaj na południu i południowym zachodzie kraju, głównie tutaj w rejonach podgórskich i w górach, aktualnie są wydane ostrzeżenia na intensywne opady deszczu dla rejonów podgórskich i gór Małopolski, Górnego Śląska oraz częściowo dla Dolnego Śląska. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ostrzeżenie na intensywne opady deszczu ważne jest od godziny 14 dzisiejszego dnia do godziny 12 jutrzejszego dnia. I tutaj prognozowana suma za cały okres obowiązywania ostrzeżenia wynosi do około 35 mm. Natomiast jeśli chodzi o południe kraju, tutaj południową część Małopolski i Górnego Śląska, no to tutaj ostrzeżenie zaczyna się od godziny 2 najbliższej nocy i ostrzeżenie kończy się w niedzielę rano. I tutaj suma opadu za cały okres obowiązywania ostrzeżenia wynosi od 40 do lokalnie 45 mm. Dziękuję za uwagę.